Oluś i tatuś. Siemanko, niezłe wdzianko. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj najbardziej chyba skomplikowana z gier i najtrudniejsza Super Zingsów, która zwie się Wyścig Ratunkowy. A celem tej gry jest uratowanie profesora K. Tak, profesora Barufły. Tak jak ostatnio, najpierw otworzymy, zobaczymy, porównamy tego profesora K z zestawu do tego z gry. Zobaczymy, który fajniejszy, wybierzemy, który fajniejszy. Ja wiem, dla mnie on jest fajniejszy. No zaraz zobaczymy. A ja widzę go. I potem zmienimy kamerkę, żeby było widać z góry, jak gramy. I pamiętajcie, już jedno zwycięstwo ma Olek. Jak dzisiaj wygra, to już wiadomo, że wygrał cały konkurs, znaczy turniej w grach, ale bo jeszcze będziemy mieli trzy. No tak, ale jak już wygrasz, to i tak będą dwie wygrane, a w tamtą ja wygram, to będzie 2-1. Chyba że dzisiaj ja wygram, to będzie 1-1, tak było najlepiej, wiesz o tym, będą emocje. Czyli jakby dzisiaj wygrał, to już wiadomo, że on będzie wybierał, co kupujemy. Prawda, Olusiu? A jak ja wygram, to ja wybiorę. Mam nadzieję, że mi się uda. Okej, okay. Zaczniemy od, mili Państwo, od profesora K, żeby go porównać. Mamy w zestawie plansza duża. Duża plansza. I tutaj no można grać zobacz, cztery takie osoby. Same. Takie same są podpórki jak w grze poprzedniej. Też będziemy wybierać. I tu jest fajne. Teraz nie będziecie widzieli. Naciska się i kostka sama się przekręca. Zaraz zobaczycie z góry. Zobaczmy go. Porównajmy teraz Mr. King. Jaki Mr. King? Bum, bum, bum. Profesorka, przepraszam, żeby mnie znowu słyszał, nie krzyczał, że ja się ciągle mylę. No tak już mam niestety, że się mylę. Ten zestawu ma pomarańczową pelerynkę, znaczy fartuch taki profesorski, a ten ma biały, bo ten może w szpitalu pracuje. A nie. Ten pracuje przy doświadczeniach. Nie. Na myszach. Wiesz dlaczego? Nie, ja wiem, bo to jest profesor kiełbasa przecież, to on pracuje nad kiełbasami. Nie. Wiesz dlaczego, no, tatuś? Dlaczego? Bo on tak jakby zdjął okulary i jest o wiele silniejszy. Aha, i pokazuje jak jest silny. A ten ma okulary założone, żeby go nie zaatakował wirus. Nie. Nie, no dobra. To który fajniejszy? Uważasz, że ten? Tak. Kiełbasa ten? Tak. A ja uważam, że ten. Aha. Bo ten jest taki, ma takie fajne zęby białe. Ja chciałem też mieć takie białe, a takich nie mam. Pokaż jaki ty masz. A tam. No niektórych nie ma. No tak to jest w tym wieku, moi mili. Okej, okay, to super Osko. Teraz mamy już, porównaliśmy sobie. Poczekaj, przesuniemy to. Profesorka. To jest plasticzek. Odkładamy. Do profesora K. Do profesora K. I to oczywiście wyrzucamy do plastiku. Jaki kolor ma plastik? Żółty? Chyba tak. Czyli podłogę mamy żółtą, bo rzucamy na podłogę. Okej. Okay. Instrukcja obsługi jest tu, ale już wszystko wiemy, bo wszystko doczytaliśmy. Są cztery postacie do wyboru. Pierwsza to jest pan... Jak on się nazywa? Ja tu już poczekaj. No. Takie ciasteczka. No. Wiesz co to jest? Co to jest? To są chrupki do mleka. A chrupki do mleka, ja ciuć ma jeden. A niestety, drugi? A drugi kolejny to jest pizzawka, czyli pizza tak zwana. A trzeci, poczekaj jeszcze. To jest gitara. Gitara, na, na, na. I ostatni to jest złoty ten. Dobra, ja wybieram tego złotego. Dobra, ale pokaż. Tylko ja wybieram nie jest złoty. A nie, jest. To jest lizak, lodzio miodzio lizaczek, chyba Chupa Chups. Pamiętacie jak mówiłem, że się ciężko je rozpakowuje? Też tak myślicie? Ja mam problemy, Oluś sam nie może otworzyć, a wy jak u was z Chupa Chupsami? Dobra, zamontujemy je wszystkie. A i tatuś. No, słucham cię kochanie, nie mówi się no. Bo na nosie no, tatuś, my sobie wybieramy kolory. Dobra, a jak kolory? Nie wybierasz kolory. A, to niebieskie do niebieskiego. Tak, bo to ma z tyłu. A, to ma każdy ma z tyłu swój kolorek. No to ja mam czerwony. No to jak bierzesz? Ten ma fioletowy.
Jeszcze pokażemy. Czyli pamiętajcie, jest 1-0 dla Olusia w grach. A, tu jeszcze nie wszystkie mogę założyć tego. Oj, synuś, znowu śniadanka nie jadłeś. Dobrze, że masz tatusia, ponczusia. Ja ci dam ponczusia, nie jestem ponczusia. On długie ma okulary. Długie okulary. A do tej gry... krótkie. Do tej gry są jeszcze żetony, które... Ale ile? No bo to jest... Tych żetonów jest po 4, bo można grać w 4. Gramy teraz dwóch, później może zagramy całą rodzinką, a jak będzie dużo łapek, to może na końcu, bo na razie tak średnio z tymi łapkami, to na razie gramy we dwójkę na nagraniu, bo później sobie gramy. Te żetony trafiają Water Warriors do pana strzałki, rzucałki, lotki tak zwanej. Bo w grze chodzi o to, że trzeba uratować profesora K. Ale żeby go uratować, trzeba najpierw zebrać wszystkie żetony. Mamy pierwsze do... Poczekaj, za chwilkę. Mamy pierwsze do tego. Drugie mamy... Co to jest? Szkiełko. To jest szkiełko, lupa. Tą lupę mamy, bo można się bawić, jak się ma wszystkie postacie, to tutaj w tych miejscach stawiamy postacie, ale my niestety wszystkich nie mamy, a jeszcze Oluś dzisiaj nie mógł znaleźć z drugiej serii. Chociaż z drugiej serii mamy najmniej. Czyli te trafiają do akurat Trumpka i ostatnie trafiają zielone do lupy. Okej, Josko, superosko. Teraz wybieramy sobie, Olusiu, którego wybierasz? Oluś, tu, Panczusiu, tu. No mówiłem ci, złotego. Złotego, czyli Lizaka stawiamy tu. Będzie w tą stronę. Dobrze, nie, on tu na start. A ja wybieram sobie... O, tu jest pizzawkę. Jestem pizzawka. Mógłbyś wybrać srebrną gitarę. No dobra, to wybieram srebrną gitarę. Namówiłeś mnie, żebym miał większe szanse, żebym nie przegrał. Okej, teraz na chwilę się przełączamy. Bo musimy ustawić inaczej kamerkę, żeby było widać, jak gramy i żebyście widzieli i nam kibicowali. Oczywiście mam nadzieję, że dzisiaj kibicujecie komu? Tatuś, 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 tatuś. Czy Olusiowi też? Olusiowi. Tatusiowi. Ma być 1-1. I jaka jest umowa? Nie obrażamy się, jak przegramy. Wy też tak macie, że jak przegracie, to się obrażacie? Bo Oluś czasem tak ma, prawda? Ale tak większość dzieci ma. Niestety do tego trzeba troszkę dorosnąć. Nawet starsi nie potrafią przegrywać. Ja też nie lubię. No nie szkodzi. Dobra, to przełączamy i zaraz wracamy to hejka, hejka, hejka. No i już zrobione, moi mili. Będzie widać Olusia, ale najważniejsze jest, żebyście widzieli grę. Zaczyna najmłodszy, jak to w grach z Zingsami. Więc Olusiu, znaczy poczekaj chwileczkę, prawidłowo jest tak, że zaczyna osoba, która wyrzuci więcej. No ale ja chcę tak. Chcesz, kto więcej? No tylko dobra. Cię odwrócę. No ale odwróć tak, żeby było widać w kamerce, ok? Dobra, to Oluś, no to zobaczymy, kto wyrzuci więcej. Oluś zaczyna, no co, puszczasz, Oluś ma 3, oj chyba ja zacznę. Ja mam 5, ja zaczynam. Oj. Olusiu. Teraz ja wyrzucam ilość oczek. Znowu wylosowałem 5. Czekajcie, może zrobimy tak, żeby było lepiej widać. To Lusiu, Ponczusiu. Chociaż nie, tak jest dobrze. Tak jest idealnie. Tak jest idealnie, nie będziemy kombinować. Dobra, ja wylosowałem 5. I chodzi o to, tak jak mówiłem, że trzeba zebrać ze wszystkich tych przeciwników ich żetony. A żeby zebrać, trzeba ich pokonać. A co to po to? To jak wejdziesz na to, to idziesz dodatkowo jedno pole więcej. Czy ja idę teraz 5 i decyduję, jak idę. To idę raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, poczekaj. Jak tu pójść? Oto idę tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Okay, jeszcze 6, bo to ci daje. Nie, to jak staniesz na tym, to wtedy. Teraz ty rzucasz, czyli naciskasz, Olusiu, dawaj. Wow, też 5. I gdzie idziesz? Do tego czy do tamtego musisz wybierać. Idziesz, licz, kochanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Ok.
Tylko pamiętaj, że tu musicie wypaść jedynka albo dwójka, a jak wypadnie ci trójka, to dwa i trzy. Czyli może być jedynka, dwójka, trójka. Jak wylosujesz więcej, to gdzieś wrócisz bardziej, tak? Bo musi być idealna ilość oczek. Rozumiesz, o co chodzi? Okej, teraz tata. Jeden. Dobra, Oluś. No, jeszcze raz. Dwa? No dobra, niech będzie. To idziesz. Raz, dwa. I walczysz z trampkiem. Musisz wyrzucić więcej niż cztery. Mocno naciśnij. Ale ty, bo mnie przewrócisz. Jest sześć! Brawo! Oluś zdobywa pierwszy żetonik i zaprowadzi w drugiej grze. Nie, Olek, nie możesz wygrać, rozumiesz? Umawiamy się? Dasz mi fory? Fory? Proszę bardzo. Dobra, teraz ja... Trzy. Raz, dwa, trzy. I walczę. Muszę wyrzucić więcej niż dwa. Walczę z rzutką. Dobra. Pięć jest. Mam też jedno. I teraz, Oluś, rzucasz i zdecyduj, do którego idziesz. Cztery. Do którego idziesz? Jeden, dwa, trzy, cztery. Do tamtego? A co to idzie? Co to jest? Ekstra rzut. Jak tu wpadniesz, będziesz wypadnie ci trzy i tu staniesz na tym polu, to jest ekstra rzut. Okej, okay, dobra, teraz ja. Co? Czyli jeszcze raz rzucę. Kurka, rurka jeden. I teraz pytanie, znowu mam z nim walczyć? No dobra, walczę z nim. Pięć, to mam dwa. No dobra, żartuję. Dobra, teraz ty. Mocniej. Ekstra, pięć, idziesz. A, pięć. Jeden, dwa, trzy, cztery. I jeszcze pięć. Super, teraz ja, jesteś coraz bliżej. Pana lupy, trzy. Raz, dwa, trzy. Teraz ja. Pięć. Raz, dwa, trzy. Nie. Stałeś tu, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, ja chcę pięć. Tutaj. Ale to nie staniesz. Pięć wylosowałeś. Musisz iść pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czy tu pięć? Tutaj. Tu. Tylko pamiętaj, że tu z nim dopiero możesz walczyć, jak zdobędziesz wszystkie inne. Czyli teraz musisz znowu z powrotem się cofać, tak? Okej, okay, to zostaw. Proszę, żebyś to nie wylosował. Dwa. O ja, nie słabo idzie. Raz, dwa. Olek. Teraz proszę trzy. No, dawaj. Mocę. Dwa. Jest, udało się. I walczysz. Musisz wyrzucić więcej niż trzy. Uwaga. Pięć. Yes. No nie. Kurka, rurka. Nie może tak być. Olusiu, ja cię proszę. Żeton twój i mam. I masz, już idziesz i zwyciężasz. Jak on się nazywa? Dynia. Pan Dynia. Złota Dynia. Złota Dynia, okropną Dynię. Pokonujesz i uwalniasz profesora K. I wygrywasz i jest 2-0. No dobra, nieważne. A, dzisiaj jak ktoś przegra, musi zatańczyć. Sześć. Słyszałeś, co powiedział? Tak. Jak przegrasz, musisz zatańczyć. A jak ja przegram, to muszę co? Zatańczyć. O nie, pewnie znowu będę tańczył. Uwaga, wczoraj śpiewałem, dzisiaj będę tańczył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To nie, to poczekaj. To jeszcze raz. Stań tu. Raz, dwa. Nie, no muszę tu, nie wiem, co zrobić. No ale tutaj nie możesz, bo... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No nie wiem gdzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, okay, dobra, staję tutaj, trudno. Op, dawaj. Sześć. No i co teraz? Dużo wyrzuciłeś. Dobrze. Jeden, dwa. Teraz musisz iść do tego, pamiętaj. Nie, to może tędy. Nie. A w sumie tak. Jeden. Nie, nie oszukuj. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Już, stajesz. Nie wszedł na pole. Teraz ja szukałem kostki dużo. No wreszcie, sześć. A nie, przecież ja chciałem tu. Nie! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie wiem, co zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Trudno, staję tu. Dobra, no to ja teraz. Sześć. Raz, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No nie wierzę. Nie. Co przeskakujesz? Tu. Nie oszukuj. Teraz i teraz walczysz. Musisz wyrzucić więcej niż dwa. Uwaga. Yes. Pięć. No nie, no gracie. A w ogóle zauważysz, się zdjąłem bluzę, bo musiałem się przygotować do walki. No i teraz tylko pójść do tego. No i tak jestem super wojownik, że przegrywam drugą grę. Takie śmieszne? Tak. Pan Czusiu. Pięć.
Gdzie jest mój? Tu. Tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no w końcu. I teraz walczę z nim, muszę... Tu jest twój tatuś przecież. Tu jest twój, jestem nim. No to już za późno. To musimy zmienić, bo przecież ja szedłem tym, a ty szedłeś tym. To się musieliśmy wcześniej pomylić. Tak? Tak. Ale zamotaliśmy. Mhm. Nie szkodzi. Dobra, walczę z nim. Wyrzuciłem jeden, tracę los, nie wygrałem. No, ja cię, tacie. Ale to, gdzie idziesz? Teraz musisz rzucić. Rzucaj. No tak. Pięć. Idziesz. Jeden, dwa, trzy. Uwolnić profesora K. Cztery, pięć. Dobra, teraz ja. Cztery. Remis. Znowuż mi nie udało się pokonać. Dawaj. Nie, musisz rzucać. A, no tak. Cztery. Jeden. Dwa. Trzy, cztery. No i walczysz. No nie, mam nadzieję, że nie rzuci szóstki, bo... O nie! Szóstka! O! Przegrałem! O! Olek wygrał w drugą grę i zdobył, uwolnił profesora K. A ja muszę co zrobić? Zatańczyć. Tam, taram, tam, tam, taram, tam, papam, tam, taram, tam, papy, tam, tiri, bam, tiri, papam. No ale byś mi poklaskał trochę. Dobrze. Wybij ryb. Poczekaj, poczekaj, to ja stanę teraz nogi, żeby było. Poczekaj, wezmę troszkę wyżej. Tam to ram tam, fistaszki, tam to ram tam, przytaszki, tam to ram tam, ho ho, ci, ciu, ciom, ciom. Dobra, super, Osko, no to sko, przegrałem, zatańczyłem, nie wyszło mi za bardzo, ale jeszcze nie mogę się tak bardzo ruszać, pamiętacie? Jestem po zabiegu, prawda? A w ogóle nie powiedzieliśmy ani razu o czym, żeby dawać? Łapkę w górę, subskrypcję i dzwonek! Przede wszystkim dużo łapek w górę, subskrypcji, oglądajcie nas, pozdrawiajcie, przekazujcie dalej, że mamy taki superowski skład, czy Loluś i tatuś. Dajcie łapkę w górę! Dajcie subskrypcję! I łapkę w górę i dzwoneczek. I dzwoneczek. Okej, okay. Olusiu, Ponczusiu, pozdrawiamy kogoś? Tak. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiamy Olusia i tatusia. Czyli pozdrawiamy siebie, czyli teraz dostajemy te pozdrowienia. O, dziękuję Olusiu za pozdrowienia. Oluś, podziękuj Olusiowi. Oluś, podziękuj. Podziękuj. Dziękujemy. Okej, okay. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Ostatnia gra, jaka jest? Gra bitewna kolejna, ale tym razem w zestawie nie jest Enigma. Którą będziemy mieli Enigma już? Trzecią? Też je porównamy. Będziemy mieli trzy Enigmy do porównania i tamta gra też jest fajna. Zapraszamy, mam nadzieję, że się podobało. Dużo łapek w górę. Pamiętajcie, subskrypcja na szaro i dzwoneczek, żebyście dostawali informacje, że jest nowy film. To trzymajcie się cieplutko. Pa, hej, pa. Czym dzisiaj wyłączysz? Pa, pa. Czym wyłączysz? O nie, no to wyłączaj, strzelaj w ten. No, ale strzel.